Co roku chorujemy na grypę, co roku wirus grypy ewoluuje, mutuje i co roku są nowe szczepionki. Czy warto się szczepić, skoro ten wirus tak mutuje? Czy też szczepionki faktycznie nadążają zaraz za tymi mutacjami i do kiedy najlepiej się szczepić? Oczywiście, że warto się szczepić i oczywiście, że szczepionki co roku są różne, różny jest skład, dostosowany do aktualnych, niewystępujących szczepów wirusa grypy. Tak? WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, przewiduje, jaki może być szczep i firmy produkują szczepionki przeciw tym potencjalnym szczepom. Najlepiej się szczepić jesienią. A dlaczego? Dlatego, że wprawdzie u nas sezon taki grypowy to występuje rzeczywiście tak w styczniu, styczeń, a nawet luty, takie fale, ale czasami jest trochę wcześniej, już są zachorowania, poza tym może nawet zabraknąć szczepionek, więc szczepmy się już, tak zapobiegajmy jesienią, wrzesień, październik. Jak to się dzieje, że ten wirus tak strasznie mutuje, że on się tak zmienia, że właściwie co roku są inne objawy i nie wiem, czy pani doktor ma też takie wrażenie, że ten wirus jest coraz cięższy, bo na przykład w tym roku wirus grypy, no naprawdę ludzie ciężko znosili i znoszą, no bo dalej chorują. Tak, ale to jest właśnie z różnych powodów. Jest to związane. A dlaczego? Dlatego, że coraz dłużej żyjemy, niewątpliwie. Mamy osoby 90-paroletnie, 80-paroletnie i taka jest właściwie średnia. Czyli osoby starsze, schorowane, które mają niewydolność serca, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, astmę oskrzelową, migotanie przedsionków i tak dalej, mogłabym wymieniać tych chorób mnóstwo, a żyją długo, no żyją fajnie dzięki medycynie, to one niestety ciężej po prostu zapadają na różne infekcje, w tym właśnie na grypę, która niestety no, dla nich może być nawet śmiertelna. I rzeczywiście w tym roku, w tym sezonie mamy bardzo dużo zachorowań na grypę. Bardzo dużo. Tak jak nie było 2-3 lata, 3 nawet, i ludzie się nie szczepili. Te wszystkie osoby są nieszczepione. No to chyba jest efekt też pandemii koronawirusa, że te 3 lata był teoretycznie spokój z grypą, bo właściwie czasami było chyba trudno odróżnić, jeśli ktoś nie zrobił testów, czy to grypa, czy koronawirus. Jak można się leczyć w momencie, w którym zaczyna się u nas gorączka? Bo przypomnijmy, to znaczy jakich błędów nie popełniać, może w ten sposób, bo grypa to choroba wirusowa, tak. Nie bakteryjna, jak inne przeziębienia, więc czego nie zrobić w momencie, w którym jeszcze nie jesteśmy zdiagnozowani, że jest to na przykład właśnie ta grypa? Bo często sięgamy po takie prozaiczne leki, więc żeby, jakich błędów się ustrzegać? Przede wszystkim zostać w domu, czyli unikamy skupisk i ludzkich, czyli nie chodzimy wtedy na różne, że tak powiem, imprezy w cudzysłowie, kulturalne i inne, czy nawet rodzinne. I nie zakażajmy osób starszych w rodzinie, bo niestety te wszystkie 80- i 90-latki, które u nas leżą, to ktoś ich pozakażał. One nigdzie nie chodziły, czyli nie wychodziły z mieszkania, czyli przyszedł ktoś chory do nich i ich po prostu pozakażał. Więc jeżeli już się u nas coś zaczyna, jakaś infekcja, typu właśnie, że bóle gardła, czy gorączka, bóle mięśni, źle się ktoś czuje, to oczywiście, jeżeli się nie może izolować, to nawet unikać jak gdyby takiego face to face, prawda, żeby nie narazić drugą osobę na zakażenie, ale też dużo pić, nawadniać się, herbata z miodem, cytryną, imbirem, takie podstawowe. Witamina C? Można. Ale pomoże nam Gripex, paracetamol? Jeżeli jest gorączka. Przede wszystkim, jeżeli jest gorączka. A tak to bardziej takie właśnie naturalne takie metody i leżeć w domu. Nie chodzić do czyli pracy, nie zakażać innych. Oczywiście, nie zakażać inne osoby, prawda? Jeżeli już się coś zaczyna. Czyli po prostu pamiętać o innych. Każda choroba może być po prostu zakaźna, więc pamiętajmy, że wtedy może warto ubrać maseczkę lub po prostu nie wychodzić do większych skupisk ludzkich.